Cześć i czołem, dzień dobry, witam się również z Facebookami, z Instagramem już jestem około minuty. Słuchajcie, widać i słychać. Słyszy i widzi Instagram. Dobra, zabawki z duszą meldują. My trzy i Montessori, zabawki z duszą, chciałam powiedzieć. Cześć Facebooku, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jestem we właściwym miejscu na Facebooku. I hej, Ola. Słychać, widać wszystko, tacy? Słuchajcie, dzisiaj szykuję się do live'a. Hej, hej, Magdalena, cześć. Rzekotka torebki dołączyła. Super. Dołączacie. Cześć, Kasia Jar. Cześć. Puszczacie serduszka. Słuchajcie, szykuję. Cześć, Natalia. Szykuję się dzisiaj do live'a. Szykuję się, szykuję. Wszystko sobie rozstawiam. Jeden telefon na Facebooki, na stojak, na statyw. Drugą taką trzymaczkę miałam na klipsa, na telefon instagramowy. Wszystko cacy. Ustawiam, wieszam to, co trzeba, żeby zawisło, żeby ta relacja poszła, i nagle stwierdziłam, że może wypróbuję nowe miejsce na Instagramy i przewieszę sobie klipsa z telefonem, który nadaje na Instagram. I przewiesiłam, trzeba było odgiąć tą pałę. I nagle usłyszałam takie trach i złamała się, więc Instagram dzisiaj stoi na dwóch pudełkach takich dwóch pudełkach od pudełeczek naszych jubilerskich i podpiera się nóżką od statywu, na którym stoją Facebooki, więc troszkę dzisiaj będę miała takie rozdwojenie jaźni. Zwykle mam jeden telefon obok drugiego i tak Was oglądam blisko siebie, a dzisiaj mam trochę na dole, trochę na górze, więc będę tak trochę, wiecie, może mi się w głowie nie zakręci i może wszyscy będą nadążać. Anyway, tu na Facebooku lepiej Cię widać, lepszy profil niż na Instagramie. No bo na Instagramie właśnie, nie, no. Na Instagramie wszystko się trzyma w zasadzie, no, na słowo honoru, że tak powiem. I widać moje podgardle. Tak, ja wiem. Hej Ola, hej Magdalena, Gosia, cześć Gosiu, cześć Anna, Katarzyna, widać i słychać, super, Ania się melduje, Ola, wszystko okej, super. Magdalena pisze, nie uwierzycie, od 4 maja mam działalność gospodarczą, już nie ruszyłam, urząd skarbowy najpierw mnie przytrzymał, a teraz czekam na finalizację rejestracji imiennika. Urząd probierczy ma 14 dni, ech te formalności, niestety. Hello, widać i słychać, Nes, moja pracownia melduje. No niestety, formalności u nas są, zresztą prawo podatkowe, przepisy prawne, wszystko jest zawiłe, trwa bardzo długo i generalnie to jest taka nasza polska cecha. Ale zanim przejdziemy do, no... Do czegokolwiek, to wypadałoby, żebym się Wam przedstawiła, dlatego że co tydzień pojawiają się tutaj nowe osoby. Więc ja się nazywam Małgorzata Sowa i od ponad 11 lat zajmuję się sprzedażą rękodzieła. Stworzyłam markę Pillow Design, która dzisiaj jest liderem wśród ekskluzywnej biżuterii ślubnej tekstylnej. Po drugiej stronie kamerki czuwa nad nami moja siostra Karolina Mackiewicz, która jest również rękodzielniczką. Wspólnie powołałyśmy do życia stacjonarny butik, w którym sprzedajemy nasze rękodzieła, a Biznes bez cukru jest naszym kolejnym siostrzanym biznesem, w którym uczymy rękodzielników promocji marek rękodzielniczych, budowania marek rękodzielniczych i sprzedaży rękodzieła. Wszystko opieramy na naszym własnym doświadczeniu, na tym, czego się nauczyłyśmy przez te 11 lat, co nas nauczyło prowadzenie butiku stacjonarnego, co nas w zasadzie wprowadzałyśmy nowe marki na rynki już, na rynek już rękodzielnicze, marki na rynek 3 razy. Trzy razy się udało, trzy marki, które naprawdę świetnie sobie radzą, więc możecie nam w tej kwestii zaufać. Nowe osoby, które nie znają jeszcze naszej grupy, zapraszam oczywiście na naszą grupę, grupa Biznes bez cukru, wsparcie bez słodzenia, bo tam znajdziecie prawie 11 tysięcy rękodzielników, którzy zajmują się promocją i sprzedażą swojego rękodzieła i są bardzo otwarci i bardzo chętnie pomagają innym i dzielą się swoim doświadczeniem. To jest najlepsze miejsce w sieci dla przedsiębiorczych rękodzielników. Przyjechał rumianek. Tak, to jest ten już wiek, co się pije rumianki. Czekajcie, spróbuję Instagrama troszkę do góry podnieść. Jeszcze na dwóch pudełeczkach jubilerskich. Może będzie troszkę lepiej, bo nie mogę się... O, teraz Instagram widzi kabelek o Facebooka. Może go podniosę troszkę. Dobra.
Troszkę lepiej, co? Na Instagramie, chociaż na górze widać kabelek. No nic, musimy jakoś z tym żyć. Słuchajcie, te spotkania polegają na tym, że wy wpisujecie swoje pytanie w komentarz, ja je czytam i na żywo odpowiadam. Pytania oczywiście z zakresu budowania marki handmade, budowania biznesu opartego na rękodziele, promocji swojego rękodzieła, wszystko, co się dotyczy sprzedaży w necie, poza netem. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości i pytania, to jest dobry czas na to, żeby zadać te pytania, bo odpowiem na nie na żywo. Bardzo Was poproszę, szczególnie właśnie Instagramy, pomimo tego niezbyt pięknego widoku, jaki macie dzisiaj na mnie, o to, żebyście udostępnili tą relację u siebie w relacjach albo u siebie w feedzie i zaprosili innych rękodzielników do tego, żeby się dzisiaj tutaj pojawili, no bo jak co tydzień jest naprawdę bardzo fajnie. Zanim pojawi się pierwsze pytanie, słuchajcie, bo ja tutaj muszę gadać, zanim się pojawi pierwsze pytanie, więc jedynym sposobem na to, żeby zamknąć mi buzię i żebym zaczęła rozmawiać o czymś innym, jest zadanie mi pytania. Więc zachęcam Was bardzo do tego, żeby zadać mi pytanie. Ale zanim to pytanie się pojawi, to mam ogłoszenie. W tamtym tygodniu już mówiłam Wam o letniej szkole Jest Miło, o projekcie Gosi Rybickiej, o letniej szkole budowania strategii na Instagramie przed świętami Bożego Narodzenia. Ja wiem, mamy najdłuższe dni w roku, środek czerwca, nikt jeszcze nie myśli o świętach Bożego Narodzenia, ale uwierzcie mi, że dobrze przygotować się do świąt, to przygotować się do nich z dużym wyprzedzeniem, a ponieważ teraz troszkę taki sezon ogórkowy, to warto wykorzystać troszkę więcej czasu, chyba że jesteście marką ślubną i macie mordor ślubny na warsztacie tak jak my. Ale jeśli nie jesteście marką ślubną i nie macie właśnie szczytu sezonu ślubnego, to prawdopodobnie dysponujecie nadwyżką czasową i ja bardzo serdecznie z Karoliną polecam Wam poświęcić ten czas na naukę z Gosią Rybicką, zwłaszcza, że do letniej szkoły Jest Miło, my dokładamy swoją bezcukrową posypkę i jedna lekcja, która będzie się składała z obszernego szkolenia, będzie naszego autorstwa. Kto był i brał kiedyś udział w naszym warsztacie Najlepszy sezon świąteczny ever, ten może wiedzieć, czego się spodziewać w tym roku. Na potrzeby właśnie letniej szkoły Jest Miło z bezcukrową posypką przygotowałyśmy lifting szkolenia najlepszy sezon świąteczny ever. Gosia podczas letniej szkoły przygotuje Wasze Instagramy na sezon bożonarodzeniowy. My w naszej części tej letniej szkoły przygotujemy Wasze marki i podamy Wam na złotej tacy z pyszną lemoniadą i bąbelkami przy śpiewie skowronków, bzyczeniu byków i wśród fruwających motyli podamy Wam strategię marki rękodzielniczej na sezon bożonarodzeniowy, podpowiemy co, jak, gdzie robić z normalnym timeline'em, czyli z czasem, co, kiedy, gdzie, za co się zabrać, czego potrzebujemy. No, jest to bardzo, bardzo praktyczne szkolenie i wzięło w nim udział około 300 osób poprzednio i wszyscy byli po prostu oszołomieni tym, jak można sobie ułatwić życie przed Bożym Narodzeniem, a jednocześnie dopilnować tego, żeby ta sprzedaż była jak najlepsza. W naturalny sposób w Boże Narodzenie mamy więcej sprzedaży niż zwykle, niż w takim około rocznym innym czasie. Natomiast to nie znaczy, że ta sprzedaż nie może być jeszcze lepsza, bo naprawdę może. I właśnie dlatego tak bardzo polecamy miły warsztat, letnią miłą szkołę Małgosi. I jeżeli zastanawiacie się, jeśli chodzi o... Ilona pisze, że to szkolenie jest super, to nasze szkolenie właśnie najlepszy sezon świąteczny ever. Ono było naprawdę, naprawdę dobre. A jeśli się zastanawiacie, kto to jest Gosia,
Małgosia, jeśli jeszcze nie znacie, to po pierwsze polecamy polubić jej profil, jest miło na Instagramie. Małgosia uczy rozwijania kont instagramowych, rozwijania marki rękodzielniczej właśnie na Instagramie. Dlaczego, skąd wiemy, że Gosia jest świetna w tym, co robi? Dam wam kilka powodów. Po pierwsze, Gosia zaczęła w odpowiedniej kolejności. W przeciwieństwie do wielu, wielu, wielu coachów internetowych i trenerów internetowych, Gosia najpierw zbudowała swój biznes rękodzielniczy, najpierw rozwinęła swoje konto na Instagramie, najpierw dokonała wielkiej rewolucji w swojej marce rękodzielniczej, zobaczyła efekty, nauczyła się ich, zobaczyła, że one działają i dopiero wtedy zaczęła przekazywać tę sprawdzoną i przetestowaną wiedzę innym, a nie na odwrót. Gosia jest również absolwentką naszego kursu, kursu Bezcukrowa Dycha. Wzięła udział w pierwszej edycji naszego kursu, więc mamy 100% pewność, jeśli chodzi o jej merytoryczne przygotowanie. Zresztą, tak jak powiedziałam, kurs Bezcukrowa Dycha, potem rewolucja w marce rękodzielniczej Gosi, potem pomysł na to, żeby pomagać innym rękodzielnikom rozwijać ich konta na Instagramie, budować strategię marek rękodzielniczych na Instagramie. Jest miło, jest rewelacyjnym miejscem na Instagramie dla rękodzielników, którzy chcą budować swoją strategię sprzedaży rękodzieła, a letni warsztat z bezcukrową posypką jest dla tych z Was, którzy chcą naprawdę solidnie przygotować się do sezonu bożonarodzeniowego i wycisnąć go jak cytrynę do ostatniej kropli. Tu jest coś dziwnego, słuchajcie, w instagramowym... O, może tak sobie podłożę coś jeszcze. Ha! Ha! Dobra, czekajcie. Podłożę tu coś jeszcze, to będzie lepiej. Czekaj, ta. Czy ta konstrukcja mi się nie zawali? Tak to jest po prostu. Ale mówią, że takie szycie na bieżąco jest całkiem niezłe. Nes, moja pracownia, nie znam Gosi. Kto nie zna Gosi, bardzo proszę polubić. Jest miło na Instagramie. Gosi konto się nazywa. Jest miło. Zapraszam do konta Gosi. 7 lipca rusza sprzedaż letniej szkoły. No nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, żeby zapewnić Was o naprawdę wysokiej jakości tego produktu. My tam będziemy. Jest przygotowany cały moduł nasz bezcukrowy na ten temat, więc naprawdę lepszego szkolenia na wakacje nie znajdziecie. Serio. Dobra, słuchajcie, patrzę, bo tutaj jakieś pytanie się pojawiło. Moment. Anna Grzechnik, jestem dziś pierwszy raz na live z Wami, także witam serdecznie, witamy Ciebie, Ania, również. Kupiłam Wasz e-book o kliencie i zaczynanie biznesu, ale co do klienta mam pytania. W e-booku mówicie o analizie klienta, którego już mam i na tej podstawie robić analizę. Co jak jeszcze nie mam klientów i idę na czuja? Wtedy, jak nie macie klientów i musicie zrobić analizę rynku, to analizujecie przede wszystkim konkurencję i patrzycie, jakich klientów ma konkurencja. Da się to zrobić, dlatego że możecie podglądać konkurencję na przykład na Facebooku, w grupach facebookowych i to jest jedna rzecz, którą można zrobić, gdy nie mamy jeszcze klienta, gdy dopiero startujemy i to są nasze pierwsze kroki. Druga rzecz jest taka, że to pierwsze określenie klienta internetowego robimy troszeczkę na czuja, a potem to weryfikujemy. Zawsze na samym początku, na samym samiusieńkim początku robimy to na takiej zasadzie, że wpisujemy trochę to, co nam się wydaje, a potem to testujemy. Analiza klienta idealnego to jest robota, która się nigdy nie kończy, więc ta wstępna zawsze ulegnie takiemu liftingowi, zawsze ulegnie takiej troszkę zmianie w miarę jak my będziemy budować nasze marki, w miarę jak my będziemy coraz więcej rozmawiać z klientami, a z tych rozmów będzie nam się wyłaniał ten faktyczny obraz klienta idealnego. Pamiętajcie, że wiele o klientach idealnych można powiedzieć jeszcze zanim się zagłębimy.
Dlatego, że wiele rzeczy my z dużą pewnością domniemujemy. Jak na przykład panny młode, co wiadomo o pannach młodych, że to są najprawdopodobniej młode kobiety, które mają swoją pierwszą pracę, które się ekscytują wchodzeniem w taką niezależność stuprocentową, które mają absolutnie estetycznego fioła na wszelkie dodatki i takie romantyczne akcenty są wyczulone na takie obrazki w sieci. Jeżeli to są produkty dedykowane dzieciom, na przykład zabawki, to z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że mamy będą zawsze chciały dla swoich dzieci prawidłowego rozwoju, będą chciały je wspierać, otaczać miłością. To są wszystkie cechy, które wiemy na pewno, choć jeszcze tego nie mamy okazji sprawdzić, bo jeszcze nie mamy żadnych klientów, na których można by było zweryfikować to, co nam się wydaje. Ale ta pierwsza analiza, tak, ona jest troszkę na czuja, ona jest troszkę właśnie taka, powiedziałabym, gdybana, ale naprawdę wiele z tych informacji jesteśmy w stanie powiedzieć z bardzo dużym prawdopodobieństwem. No, która matka nie chce prawidłowego rozwoju swojego dziecka na przykład, albo która matka nie chce zapewnić swojemu dziecku takiego środowiska wspierającego i kochającego, w którym to dziecko będzie się czuło bezpiecznie, w którym będzie się mogło prawidłowo rozwijać, w którym będzie mogło budować zdrowe relacje. Każda, każda, chyba że to jest psychomatka i jakaś bardzo, bardzo zła osoba. I takie, no tak jak mówię, w cudzysłowie gdybanie, bo to jest po prostu takie zdroworozsądkowe myślenie, co ta osoba może, jakie ma pobudki, co ona może robić, czym ona się zajmuje, co zajmuje jej głowę, co jest dla niej najważniejsze. I przy pierwszej analizie, kiedy nie mamy jeszcze żadnych klientów, kiedy dopiero budujemy tą markę, po raz pierwszy wchodzimy w dany rynek, trochę pytamy, trochę robimy to na wydaje mi się, a potem w miarę wchodzenia w internety, w miarę wchodzenia w interakcje z naszymi odbiorcami, weryfikujemy i wywalamy to, co nam się nie sprawdza, to, co zdecydowanie i ewidentnie było chybione. I tak jak powiedziałam, ta praca nad klientem idealnym nie kończy się nigdy. No i oczywiście tutaj, to też już powiedziałam, dodatkowym takim naszym case study do analizy, tej pierwszej analizy klienta idealnego, będzie nasza konkurencja. Będzie obserwowanie sposobu komunikacji naszej konkurencji, gdzie ona się pojawia, co pisze w społecznościach, które są zainteresowane jej produktami. Analizujemy klientów naszej konkurencji, żeby wyciągnąć z tej analizy jak najwięcej wniosków dla nas i przenieść tę analizę na nasze własne podwórko. Wywalić to, co nie chcemy, to, czego nie chcemy powtarzać, to wywalić tę część rynku, która byłaby iściem w buty tej konkurencji, i bierzemy to, co nam się przyda do tworzenia nowego produktu na tym samym rynku, ale który będzie się czymś wyróżniał, i szukamy cechy tej u naszych klientów idealnych, która będzie decydowała o tym, cechy tej potrzeby u naszych klientów idealnych, która będzie decydowała o tym, że ci klienci będą wybierali nas, a nie naszą konkurencję. Szkolenie jest super, to Ilona o szkoleniu bożonarodzeniowym. Czy letni warsztat może być moim pierwszym szkoleniem? Myślę, że może być Twoim pierwszym szkoleniem, tym bardziej, że my do września na pewno już żadnego szkolenia póki co nie będziemy robić. Dopiero we wrześniu, kiedy będzie premiera naszego e-booka, szykujemy dla Was mega, mega szkolenie i wtedy będzie kolejne nasze darmowe. Na premiery wszelkich naszych produktów szkolenia są totalnie darmowe, więc możecie się szykować na darmowy poczęstunek bezcukrowy, za to bardzo, bardzo merytoryczny i bogaty w wiedzę. Będzie on połączony z premierą nowego e-booka, ale to dopiero we wrześniu. To dopiero we wrześniu. Miało być wcześniej, ale wyskoczyła letnia miła szkoła z bezcukrową posypką i zdecydowałyśmy, że przesuniemy e-booka na wrzesień, żeby Was nie zbombardować za bardzo zbyt wieloma ofertami, żebyście Wy nie dostali kryzysu decyzyjnego i żebyście mogli na spokojnie zdecydować, co chcecie robić, w jakim tempie i kiedy. Tym bardziej, że właśnie do e-booka też będzie szkolenie, a nawet dwa, ale może nie będę się rozwodzić za bardzo dużo, żeby Wam nie zdradzić wszystkich atrakcji, jakie Was czekają we wrześniu. Ktoś chce bardzo podziękować. Beata, chcę bardzo podziękować za odpowiedzi w zeszłym tygodniu. Odważyłam się i stanęłam na targu między stoiskami z kwiatami. Sprzedałam wszystkie makramowe kwietniki! Yeah! Wow!
Wszystko poszło, jej! Prosimy wszystkich o rączki w górę i serduszka. Cieszymy się bardzo. Rozdałam mnóstwo wizytówek. Ekstra! Odważyłam mnóstwo wizytówek z kontaktem. Dziękuję, moje cukiereczki. Patrz, patrz, Beata, ile serduszek, ile łapek w górę poszło. Wielkie, 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 wielkie gratulacje. Nas to zawsze mega, mega cieszy, jak nasze cukierki odnoszą sukcesy. Duże, małe, nieważne. Do przodu, do przodu, do przodu. Ekstra. Ach, od razu weszło życie w moje żyły. Ekstra, ekstra. A ja się pytam, gdzie jest e-book o pisaniu postów? W naszym sklepie. Mini e-book z... Ewa, mini e-book z szablonami postów na media społecznościowe jest w naszym sklepie. Karola, jesteś na łączach. Podlinkuj Ewie naszego e-booka z szablonami postów, bo ten e-book już się pojawił. On tak troszeczkę, bo to był mini e-book. To jest taki mini produkt, tam 30 stron zdaje się, około ma. I tam są szablony wpisów w mediach społecznościowych, szablony wpisów na bloga, ściągawka, takie checklisty. Praktycznie to wszystko jest bardzo dobrze ugryzione i jeżeli macie ochotę capnąć takiego e-booka, to on jest już w bezcukrowym sklepie www.biznesbezcukru.pl. Proszę wejść w zakładkę sklep i e-booki i to jest, zdaje się, pierwszy e-book w sklepie, więc zapraszamy. Instagramy też zapraszamy. Wiola się wita. O matko, coś przegapiłam, lecę. Poproszę link. Gosia prosi link i Ewa. Karola, podrzuć dziewczynom linka do tego e-booka z szablonami postów w media społecznościowe. Dobra, patrzę teraz, co się dzieje na Instagramie. Czy Instagram udostępnił? Czy Instagram udostępnił relacje. Dobra, mam, proszę bardzo, Nes, moja pracownia pyta, jak ładnie wytłumaczyć wzrost ceny produktu. Po pierwsze, nigdy nie tłumaczymy się ze wzrostu cen. To nie jest przestępstwo, żebyśmy się z tego tłumaczyli. To nie jest nic złego, żebyśmy musieli, wiecie, tłumaczy się ktoś, kto popełnił coś złego. Tłumaczy się ktoś, kto popełni jakąś faux pas, gafę, kiedy musi ktoś kogoś za coś przeprosić. Wzrost cen jest naturalny. Zobaczcie, co się dzieje na rynku. Kto kupował truskawki ostatnio? Czy wy widzicie, jakie są ceny truskawek, czereśni? Wszystko drożeje. Wzrost cen jest naturalny i nikt wam nie tłumaczy, dlaczego to wszystko drożeje. Natomiast to nie znaczy, że ceny musimy, ja was zachęcam do tego, żeby ceny podwyższać cichaczem, dlatego że to też nie jest dobra strategia, dlatego że macie, każdy z was ma stałych klientów, którzy często zaglądają do waszych sklepów, którzy znają wasze ceny i oni będą zdziwieni, że te ceny nagle na przykład wzrosły o 15% czy o 20%. Dlatego podwyżki cen nie ukrywamy, nie robimy tego cichaczem, wiecie, w masce z taką gazetą z wyciętymi dziurami, że niby nikt nie zauważy, bo zawsze ktoś zauważy, ale nie tłumaczymy się. Zamiast tłumaczyć się ze wzrostu cen, robicie akcje, wietrzenie magazynów, stare ceny tylko do końca miesiąca, robimy miejsce na nową kolekcję. I nie musicie wcale tłumaczyć, że ta nowa kolekcja będzie się wiązała z podwyżką cen, bo hasło, które puścicie w eter, że do końca miesiąca, czy do któregoś tam, do jakiejś tam daty wietrzycie magazyny i jeszcze w starych cenach, ze starych kolekcji, może nie, to nie jest lepsze, ale że jeszcze w starych cenach wyprzedajecie to, co macie, to już jest informacja podana klientom, że ceny będą wzrastały, ale one podane są w taki sposób, że ludzie się bardziej skupią na tym, że jeżeli mieli zamiar coś kupić, to oni to kupią szybko, żeby skorzystać niby z promocji. To nie będzie prawdziwa promocja, bo po prostu komunikujecie, że robicie wietrzenie magazynów po starych cenach. To nie jest obniżanie swojej ceny, ale to tak, taki będzie miało wydźwięk koniec końców. I druga rzecz, jaką robimy, gdy podnosimy ceny, zmieniamy kierunek naszej komunikacji i
zaczynamy na ten czas około podnożkowy, na ten czas, który jest w tym momencie, kiedy podnosimy te ceny, bardzo, bardzo skupiamy się w komunikacji na podkreślaniu wysokiej wartości naszych produktów. Częściej mówimy o tym, dlaczego one są warte zachodu. Częściej pokazujemy, jak one są zrobione. Pozwalamy naszym klientom na to, żeby ich wyobraźnia zaczęła pracować na naszą korzyść. Jeśli my pokażemy proces twórczy, to ludzie naprawdę mają więcej niż dwie komórki. Zaczają, że jeżeli coś jest tak robione, ręcznie robione, to jest to praca, której wartość jest znacznie wyższa niż pracy, czy niż produktu kupionego w sklepie wszystko za 6 zł czy w Pepco. Ludzie będą wiedzieli i wy nawet nie musicie mówić, że to jest najwyższej jakości, że, a nawet powiem wam, że jak ktoś tylko rzuci takie hasło, to jest ręcznie robione, więc jest wysokiej jakości, jeżeli to jest puszczone samym tekstem, to to nic nie znaczy dla klienta, dlatego że dzisiaj absolutnie... Słyszycie? Przerwał. Dlatego, że dzisiaj absolutnie wszyscy używają tego hasła. Wszyscy piszą, że ich produkty są najwyższej jakości. Nie ma na rynku dziś produktów niskiej jakości. Nawet jak one są niskiej jakości, to i tak wszyscy ci, którzy je sprzedają, mówią, że one są najwyższej jakości. Więc mówienie klientom kup, bo to jest rękodzieło, więc to jest najwyższej jakości, to powiedzenie się zdeklasowało, to powiedzenie już nie ma takiej siły, nie ma takiego napędu, nie ma takiego powera, więc my skupiamy się w okolicach zmiany tych cen na pokazaniu tej wartości. Niech to będzie decyzja klienta, że to on zdecyduje, że to jest faktycznie wysoka wartość tego produktu. Takie trzy rady, jeśli chodzi o podnoszenie cen. Piękna muzyczka, tak, to jest dzwonek telefonu mojego męża. Nie chcecie wiedzieć, jaki ja mam. Może wam kiedyś puszczę. A kto pilnie się pojawia na wszystkich live'ach, to, to już słyszał, jaki ja mam dzwonek. Adam ma sąsiadów, ja mam inny troszkę. Nie zadzwonisz do mnie, dlatego że mam wyciszone powiadomienia. Przygotowałam się dzisiaj. Uwielbiam pokazywać, jak coś robię. Super. Zaraz widzę tych sąsiadów, sąsiedzi. Haha, rady puchaczy. Ola, tak jest. Ja mam radę puchaczy. I jak do mnie ktoś dzwoni, to mam uhu, uhu. Jak na sobie przystało. Coś się znowu pojawiło na Instagramie. Moment. Czy utworzenie newslettera w obecnych czasach ma sens, skoro skrzynki mailowe są pełne reklam i newsletterów? Czy ktoś je ma czas przeczytać? Ha! Widzisz, to jest bardzo dobre pytanie. CB Creative Boutique. To jest pytanie z Instagrama. To jest bardzo dobre pytanie i my się z tym pytaniem bujamy już od dawna. I wnioski są takie. Dobrze przemyślany newsletter działa. Co to znaczy dobrze przemyślany newsletter? To znaczy, że jest to newsletter, w którym nie zawracacie swoim klientom dupy dwa razy w tygodniu, ani nawet raz w tygodniu. To jest newsletter, na który oni będą czekać. To jest newsletter, który jest po coś. Jeżeli mówicie klientom, zapisz się na mojego newslettera i będziesz otrzymywać wiadomości o promocjach, to puszczacie tego newslettera wtedy, kiedy macie promocję. A nie nagle się okazuje, że do klientów wpada 5 razy w miesiącu newsletter, który oni otwierają, a tam żadnej promocji, tylko takie pieprzenie. O niczym. Troszkę inaczej to się ma w branży takiej merytorycznej i szkoleniowej, tak jak my tutaj, chociaż my też, jak wiecie, ci z was, którzy są zapisani na naszego newslettera, wiecie, że my nie nadużywamy waszych skrzynek właśnie dlatego, że wiele osób, które używają newslettera, po prostu rozpycha się łokciami i moim zdaniem nadużywa gościnności w skrzynkach mailowych swoich
swoich ludzi. Ale jakby prowadzenie newslettera dla tego typu biznesu szkoleniowego, jakim jest Bez Cukier, to jest zupełnie inna bajka. Jeżeli newslettery są merytoryczne, to one są otwierane. My mamy nawet biuletyn naszego newslettera, dlatego że jeżeli już idzie newsletter, to tam w newsletterze idą materiały, których nigdzie indziej nie publikujemy. To nie są przepisane artykuły z bloga, to nie są przepisane nasze live'y czy szkolenia. To są zupełnie nowe, świeże, zarezerwowane ekskluzywnie i wyłącznie dla odbiorców naszego newslettera, plus w newsletterze zawsze informujemy o naszych nowych produktach, o nowych akcjach, dlatego że, jak wiecie, każdy nowy produkt na bezcukrze jest u nas połączony z ofertą bonusową na premierę, plus zawsze jest darmowe szkolenie, bardzo fajne, bardzo merytoryczne, nie znowu pieprzenie o niczym i takie gadanie o sobie, tylko to są zawsze mięsiste konkrety, które są dostępne bardzo krótko, potem znikają w sieci, nie można ich nigdzie dostać. Więc do tego używamy naszych newsletterów. Newsletter w branży, w e-commerce, czyli newsletter w biznesie opartym na produkcie fizycznym, a rękodzieło jest produktem fizycznym, rękodzieło jest biznesem e-commerce'owym, funkcjonuje totalnie inaczej. Jedynym powodem, dla którego ludzie otwierają newslettery w biznesie opartym na produkcie, są promocje. To, że oni mogą wyciągnąć kupon rabatowy, dowiedzieć się o... Naprawdę, to brzmi strasznie, ja wiem, ale uwierzcie mi, nikt nie chce czytać w newsletterze 15 porad, jak ubrać spódnicę do pracy, dlatego że te informacje ci ludzie w ich własnym czasie, na ich własnych warunkach znajdą w Google i oni pójdą szukać tego do Google. Oni nie chcą tego widzieć w swojej skrzynce pocztowej. Cały czas mówię o e-commerce, bo tak jak powiedziałam, newsletter w biznesie szkoleniowym to jest zupełnie inna bajka, totalnie inaczej działające narzędzie, totalnie, totalnie, totalnie. Jeśli chodzi o e-commerce, naprawdę nikt nie chce czytać żadnych złotych porad, żadnych tipów, bo ludzie to wszystko sobie znajdą w Google i to jest, ja mam takie wrażenie, że ten newsletter jest bardzo często nadużywany. I mam taką metaforę, że ja się czuję, jak mi zaczynają newslettery, na przykład zapisałam się na newsletter, bo mi wyskoczyła informacja, że zapisz się na newsletter, dostaniesz tam, nie wiem, 10% rabatu na następne zakupy. Ja się zapisuję, dostaję ten rabat, a potem dostaję 3 razy w tygodniu jakieś kurde listy, bez żadnych, bez niczego, po prostu takie widać, że to jest na siłę napisane. Informacje, które ja sobie, jak będę chciała je przeczytać, to sobie znajdę w Google, bo one są powszechne, bo naprawdę informacje, jaki krem do jakiej cery, ja sobie znajdę na jakimś portalu poświęconym, prowadzonym przez dermatologa, poświęconym cerze i pielęgnacji tej cery. Nie muszę udostępniać swojej skrzynki pocztowej, nie muszę tego czytać na swojej skrzynce pocztowej i ja mam taką analogię, że jak ktoś nadużywa w e-commerce'ach mojej skrzynki pocztowej, to jest tak, jak wchodzą ci do domu krążcy i oni wam będą mówić, potrzebujesz tych naszych okien, naszych, właśnie naszych, i oni wam zajmują 40 minut waszego czasu, żeby wam wytłumaczyć, dlaczego 3-komorowe okna są lepsze od 2-komorowych czy 1-komorowych, a wy sobie tę informację naprawdę bylibyście w stanie w 3 minuty na waszych warunkach, w waszym własnym czasie znaleźć gdzie indziej, a nie ładowanie się z takimi bucierami. Więc tak, dobrze przemyślany newsletter będzie działał dobrze. Tak, newslettery są, bazy mailingowe, nie newslettery, bazy mailingowe są użyteczne dla marek, również marek rękodzielniczych, ale trzeba do tego podejść naprawdę z takim, zapytajcie siebie, czego wy oczekujecie po zapisie na listę mailingową w markach, w biznesach e-commerce'owych, czyli takich, gdzie kupujecie jakieś produkty. Jeżeli są jakieś abonamenty na przykład, które łączą się, jakieś kluby, z których macie stały rabat, tam się zapisujecie i wtedy nie jesteście wkurzeni na takie newslettery. Natomiast jeżeli to jest newsletter o wszystkim i o niczym i po prostu tam nic nie ma, czego wy byście nie znaleźli w 30 sekund na pierwszej stronie Google, to taki newsletter naprawdę nie ma sensu. Ludzie się będą z niego wypisywać i jeszcze będą wkurzeni. I będą wkurzeni nie na newsletter, tylko na waszą markę. A to nie jest dobre. A to nie jest dobre.
Muzyczka. No okej, ale jeśli robię unikaty na zamówienie i muszę podnieść ceny, no to tym bardziej się nie musisz tłumaczyć, dlatego że każdy unikat ma inną cenę i nawet jak ci klient powie, że ktoś tam kiedyś zamówił taki produkt i zapłacił za niego ileś tam, a pani teraz mi daje taką inną cenę, no to tutaj masz po prostu łatwiznę, bo skoro to są unikaty, skoro nie powtarzasz, to nie jest standaryzowany wzór, każdy kosztuje inaczej, jest każdy z innych materiałów, każdy ma inny czas realizacji, i tak dalej, i tak dalej. Nie, to jest sytuacja dużo łatwiejsza. Dużo łatwiejsza. Patrzę, co tam Instagramy mi napisały jeszcze. Dziś mąż kupił pietruszkę. 10 zł za kilogram. Za pietruszkę. Nie do wiary. Po prostu nie do wiary. Dobrobyt! Właśnie w nowej kolekcji chcę podwyższyć cenę i oznajmiłam, że do końca czerwca jest w cenie XX, a od lipca w cenie drugiej. Mam kilka autorki, to jest pytanie od FK Jarosz. Mam kilka autorskich projektów pluszaków w szufladzie, boję się je odszyć i przedstawić publice. Tyle tego wszędzie już, co robić? Czy to ma sens? Szyć, pokazywać, przemyśleć grupę odbiorczą, przemyśleć sposób pokazywania, sposób prezentacji, przemyśleć którymi kanałami. Ja to powtarzam wszystkim cukierkom, które się zastanawiają, czy jest sens, żebym wchodziła na ten rynek z moim produktem. Przecież takich produktów jest już miliony. Na rynku jest już wszystko. Tak jak wszystko jest dobrej jakości i najlepszej jakości, tak jak to powiedziałam przez chwilę, tak naprawdę nie ma takiego produktu, którego dzisiaj nie bylibyście w stanie kupić, wklepując frazę w Google. A i tak nowe firmy powstają, nowe brandy ciuchowe, jedzeniowe, kosmetyczne, w każdej dziedzinie jest już wszystko, a i tak pojawiają się nowe firmy. Więc ty, Ewka, przemyśl, jaką chcesz być firmą, co? I też jak wchodzimy na rynek, nie myślimy o tym, jak mam sobie wydrzeć z tego rynku, z tego ciasta swój kawałek, tylko myślimy, co mogę do tego rynku wnieść świeżego, nowego. Wiedząc, że już było wszystko, jak mogę ten rynek ubogacić? Uwierzcie, zmieścimy się wszyscy. Zmieścimy się wszyscy. Czasami nas pytają, czy wy się nie boicie uczyć rękodzielników tej sprzedaży? Przecież tam też jest wasza konkurencja. Czy się nie boicie, że konkurencja was jakoś przeskoczy, czy zabierze wam wasze klientki? No więc nie boimy się, dlatego że naprawdę uważamy, że wszyscy się zmieścimy. Rynek jest tak duży i jest tam tak dużo klientów, że nikt nie byłby w stanie w pojedynkę obsłużyć ich wszystkich, zwłaszcza, że robimy nasze produkty ręcznie i każdy z nas się zmieści, a poza tym my z naszą konkurencją żyjemy bardzo dobrze, odsyłamy sobie wzajemnie klientki. Jeżeli pojawia się coś, czego nie chcemy, bo nie mamy czasu, nie mamy terminu, nie mamy zasobów robić, odsyłamy do naszej konkurencji, nie złośliwie, tylko z serdecznością i cieszymy się, gdy nasza konkurencja rośnie, dlatego że pamiętajcie, że rynek, który się rozwija, to rynek, w którym pojawiają się nowe firmy sprzedające dany produkt. Im więcej firm sprzedających dany produkt, tym większa pewność, że na ten produkt jest ssanie, dlatego że w branżach, w których nie ma popytu, nie pojawiają się nowe firmy. Jeżeli pojawiają się nowe firmy rękodzielnicze, dobrze prowadzone, nie takie chałupnicze, jakich pojawia się też bardzo, bardzo dużo, niestety, ku naszej rozpaczy, powiedziałabym, ale dobrze prowadzone, osiągające sukcesy marki rękodzielnicze, jeżeli pojawiają się ciągle nowe, to znaczy, że na rynku jest ciągle ssanie. To znaczy, że ktoś ciągle kupuje te rzeczy i my tam się zmieścimy na tym rynku. Nie ma co się bać, naprawdę nie ma co się bać. A im lepszy rynek rękodzielniczy, im bardziej profesjonalnie prowadzony, tym większa wartość postrzegana naszego rękodzieła i tym większa moda na rękodzieła, bo pamiętajcie, że popyt też kreuje moda. Moda kreuje też popyt. Jeżeli będziemy budować modę na rękodzieło, jeżeli będziemy promować
ten taki slow life, który się łączy z etycznym prowadzeniem rodzimego biznesu, rodzimej małej manufaktury, jeżeli będziemy mówić ludziom i pokazywać, nie tylko mówić, bo tak jak powiedziałam, same słowa, jeżeli za samymi słowami nie stoją czyny, ani nie widać nic więcej, to one naprawdę nic nie znaczą, ale jeżeli będziemy pokazywać tę wartość, jeżeli będziemy dokładać wszelkich starań, żeby nasze marki były profesjonalnie i etycznie prowadzone i będziemy podawać rękę innym rękodzielnikom, żeby ich marki były profesjonalnie i etycznie i dobrze prowadzone, cały rynek rękodzielniczy będzie lepszy. Będzie więc bardziej atrakcyjny dla coraz większej ilości klientów, bo coraz większa ilość ludzi zobaczy coraz większą wartość w tego typu produktach. To nasze powiedzenie, to co ciągle powtarzamy, że w miłości i w biznesie, kto dzieli, ten mnoży, naprawdę ma swoje zastosowanie. To dlatego nasza grupa, grupa Biznes bez cukru, wsparcie bez słodzenia jest tak dobrym miejscem do tego, żeby do niej dołączyć, żeby tam się rozwijać, żeby rosnąć i jednocześnie pomagać innym, którzy dopiero wchodzą na tą drogę. Im więcej ludzi, którzy są ogarnięci w temacie, tym lepiej dla nas wszystkich, bo ten rynek będzie bardziej atrakcyjny dla tym większej liczby osób. Czy to ma sens? Czy to ma sens? Poproszę serduszka. Dajcie znać, czy to ma sens. Patrzę to tam jeszcze na Instagramach. Zaraz będę przewijać Facebooki. Instagramy zamilkły. Czy warto robić drugą markę, powielać jeden z wyrazów, jeżeli to coś innego? Nie wiem, czy jasno mówię, więc może podam konkret. Obecnie mam Baby's Handmade, a chcę wejść z biżuterią naturalną i myślę o nazwie Baby, by Baby z biżu. Czy lepiej nazwy firmy, to znaczy Babies, nie podzielić i zrobić coś całkiem innego? To zależy. Wprowadzanie marki córki, jeżeli ona łączy się, pięknie to powiedziałaś, trzykąty. Wprowadzanie marki córki pod istniejącą nazwę ma sens, jeżeli te brandy łączy filozofia, produkt, materiały, jeżeli jest tam jakaś płaszczyzna, którą sposób komunikacji, no ty znasz te marki, ty znasz te produkty, jeżeli one w jakiś sposób się ze sobą łączą, to można spokojnie stworzyć markę córkę i działać w ten sposób. Jeżeli to jest po prostu od sasa do lasa, o, jeszcze kiedy możemy pomyśleć o budowaniu portfela marek na zasadzie marki córki? Wtedy, kiedy mamy na przykład brand ślubny, tak jak my, nie? I zdecydowałybyśmy się na to, żeby budować nową markę rękodzielniczą dla noworodków. No to wiadomo, że byśmy wykorzystały bazę wielką panien młodych, które teraz wychodzą za mąż, a ino patrzeć będą miały noworodki. Więc to jest idealna okoliczność do tego, żeby robić markę, córkę podłączoną, dlatego że klient, którego my wypuszczamy z Pillow Design, będzie się stawał klientem tej nowej marki. Więc jeżeli też macie takie produkty, że one mogą, jakby klienci z jednego brandu mogą być klientami kolejnego brandu, to też może być dobry pomysł, żeby stworzyć w ten sposób. A jeżeli nie, to dwie osobne. Cały czas ten Instagram mi się rozjeżdża. Instagramie, czy mi to wybaczysz? Postaram się na następny live już mieć tutaj sytuację pod kontrolą. Przewijam. Piękna muzyczka. Tak. Ostatnia jeden... A czekajcie. Coś mi tu... To już było. Słyszycie ptacy za oknem? Uwielbiam czerwiec. Uwielbiam za to, że jest długo widno, że są najdłuższe dni w roku. Ostatnio jeden marketingowiec przysłał mi 6 maili w ciągu jednego dnia przypominających o webinarze. Wypisałam się. No, czyli nawet w takim szkoleniowym biznesie może można nadużyć gościnności. Pamiętajcie, że skrzynka mailowa i przestrzeń w skrzynce mailowej dzisiaj to jest tak jak zapraszanie ludzi prawie do swojego pokoju. To jest wasza przestrzeń i jeżeli ona będzie naruszana,
Nawet nie o to chodzi, że naruszana. Jeżeli ona będzie nadużywana, w sensie takim, że ktoś przychodzi, ale nie wnosi wam nic sensownego, to ten mail nie miał żadnego sensu. Nie powinien się tam w ogóle pojawić. Każdy z rękodzielników chce być raczej unikalny, a nie odtwórczy. Nie ma co się bać. To też nie jest reguła. A nie, w marce, tak. To jest tak. Chociaż jest wiele marek rękodzielniczych, które są odtwórcze w obrębie swoich produktów, nie? I to też jest ok. Lena, szyją to repki. Czy nazwa Joe for You będzie ok, czy raczej kojarzy się z agencją towarzyską? Jak to powiedziałaś, Joe for You, no, lingwistycznie to nie powinno się kojarzyć chyba z agencją towarzyską, bo tam Joy for You jakby było to bardziej, bo tam przyjemność dla Ciebie, nie? Można sobie, jak ktoś poszaleje z wyobraźnią, faktycznie sobie tak skojarzyć. Jedno, co Ci powiem, Lena, to masz trzy duże litery kapitaliki w jednym wyrazie. Trudno się to patrzy. W sensie wiem, o co chodzi. Chciałaś rozdzielić poszczególne słowa w tej nazwie wielkimi literami. Natomiast to sprawia, że jest bardzo mało czytelny ten napis. I myślę, że będziesz miała kłopot z włożeniem tej nazwy w tej formie w logo. I wiem, co mówię, bo niestety nasz Pillow Design też ma trzy duże litery, trzy wielkie litery w swojej nazwie, no i to jest kłopot. To jest kłopot. Patrzę, czy są jakieś nowe pytania. Mam teraz zabawki z drewna, a chcę wejść do mam z biżu z drewna i betonu, czyli materiał tutaj Ci się powtarza, więc jak najbardziej myślę, że możesz sobie zrobić na takiej zasadzie marki córki. Na Instagramie nie mam żadnych dodatkowych pytań, żadnych nowych pytań. Na Facebooku też, więc jeśli nic się nie pojawi, uznam, że dobrnęliśmy do końca tego live'a i się z Wami będę żegnać. Więc podsumowując jeszcze raz, kto nie zna, jest miło, niech pozna. To jest profil na Instagramie, do Instagramów mówię jest miło. Zaglądamy i czekamy 7 lipca. Rusza Gosi sprzedaż letniej miłej szkoły z bezcukrową posypką. Jest to letnia szkoła, letnie lekcje, które przygotują Was do sezonu bożonarodzeniowego, jeśli chodzi o Instagrama, bo Gosia specjalizuje się w budowaniu strategii rękodzielniczej, sprzedaży rękodzieła na Instagramie, a my tą całą wiedzę instagramową posypiemy bezcukrowym lukrem i tymi perełkami, co się je sypie na tort, i wiórkami bezcukrowymi. Na to wszystko damy słonego karmelu wyciśniętego i jeszcze taką śliwkę, wiśnie położymy w syropie i jeszcze zasmażkę na to damy i jeszcze keczupu i to wszystko bezcukrowe. Oczywiście żartuję, chciałam powiedzieć tylko, że w letniej miłej szkole bezcukrową posypką są specjalne lekcje, które przygotują markę, strategię marki, strategię całej marki. Nie na Instagramie, nie na Facebooku, tylko ogólnie strategię całej marki rękodzielniczej na nadchodzący sezon bożonarodzeniowy. Warsztat zaczyna się w połowie lipca, zdaje się, będzie trwał do września i wrzesień to jest akuratny czas na to, żeby brać rozpęd, dlatego że październik, listopad to już jest młotka przedbożonarodzeniowa, tam już trzeba się bardzo skupiać i bardzo mieć taki kierunek i wiedzieć, co się robi. Nie, to powiem Wam, że październik to jest już za późno, żeby się zastanawiać, co będę robić w listopadzie, kiedy będzie pik sezonu bożonarodzeniowego. Warto się do tego przygotować wcześniej, a ponieważ teraz mamy taki piękny czas, że mamy nagle więcej czasu i nagle doba jest dłuższa, patrzcie, godzina 20:30, jeszcze jest widno za oknem, jeszcze niebieskie niebo, a nie czarne,
to jest to naprawdę świetny moment do tego, żeby się przygotować do tego Bożego Narodzenia. Dobra, słuchajcie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Żona miała się doszkalać na bezcukrowej dyszy, a przy okazji słuchając otwarłem sklep z kawą. Żona jest tuż, tuż przed otwarciem. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. Żona się doszkala u nas na bezcukrowej dyszce, czy czeka na kolejną sezon? O, może wam powiem jeszcze o bezcukrowej dyszy, zanim sobie pójdę, bo mam jeszcze 10 minut założone na naszego live'a, bo tak staram się mieścić w godzinkę, żeby nie zabierać też waszego czasu, ale też, żeby tutaj nie paraliżować całej rodziny, bo słuchajcie, jak ja mam z wami live'a, to tak, Adam nawet kicha szeptem i tam prawie się nie porusza, żeby nie robić hałasu. Julia jest zamknięta w swoim pokoju z zakazem używania internetu, dlatego że wtedy mi laguje. I jeszcze trzyma na uwięzi dwa koty i psa, żeby mi tutaj nie oblazły mnie i nie robiły kichy na wizji, więc... Więc doszkala się ze mną, dobra, zrozumiałam. Więc też nie mogę ich za długo paraliżować, więc zanim się odżegnam, jeszcze powiem tak, że to jest czas... Jak będziecie, jak się zastanawiacie, karteczka z ubiegłego roku, Dycha Challenge, dziewczyny i chłopaki, którzy wzięli cukierki, które wzięły udział w bezcukrowej dyszce z ubiegłego roku, w trzeciej edycji, wiedzą, na czym to polega, mianowicie to jest ten czas, kiedy zakładamy słoik, do którego wrzucamy 5 złotówki. Za każdym razem, jak dostaniecie resztę w sklepie 5 zł, to do słoika, to do słoika, to do słoika. I jak uzbieracie taki słoik 230 ml, słoik 5 złotówek, to tak mniej więcej akurat będzie na kolejną edycję bezcukrowej dychy. I zawsze jak pytacie, ile będzie kosztowała nowa edycja bezcukrowej dychy, to powtarzam, 230 ml, słoik 5 złotówek po śledziach. W swoich pośledziach pełen 5 złotówek. I to jest nasza Dycha Challenge. Jak macie ochotę przyłączyć się do Dycha Challenge, zapraszam w zabawę Piątka Parzy. Czyli każda 5 złotówka, która wpadnie w ręce wasze, waszych mężów, żon i dzieci, nagle traci zdolność nabywczą i jest wrzucana do słoika i kubka w słoiku rośnie i nagle w grudniu, kiedy otwieramy drzwi do kolejnej edycji bezcukrowej dychy, okazuje się, że nie trzeba nikogo prosić o kasę, że nie trzeba szukać tej kasy w budżecie, bo ona jest w słoiku i każdy ją ma i może ją spożytkować i dołączyć do czwartej edycji bezcukrowej dychy. I skoro już wam tutaj pokazuję, bo mam nadzieję, że doceniacie kreatywność moich materiałów, żebyście wy widzieli prawidłowo, ja to musiałam napisać w lustrzanym odbiciu, słuchajcie, więc się napracowałam jak wół i zrobiłam przy okazji jeszcze jeden taki napis, którego będę i muszę używać częściej, żebyście dołączali do naszej grupy Biznes bez cukru, wsparcie bez słodzenia, bo jest to najlepsze miejsce dla bezpośrednich też, dla przedsiębiorczych rękodzielników w sieci. I to tyle, co miałam wam dzisiaj do powiedzenia. Jeżeli jakieś pytanie mi umknęło, możecie mi je wysłać w wiadomości na bezcukier i wezmę je na rozbieg za tydzień. Wszystkie nagrania do kwietnia, bo od kwietnia nie wrzuciłam żadnego, bo nie miałam kiedy, ale wszystkie nagrania takich Q&A-ów do kwietnia włącznie i tam będzie 116 czy 118 takich spotkań, znajdziecie na naszym kanale na YouTubie, szukajcie Handmade Brand Support na YouTubie, też wam podlinkujemy i możecie sobie zrobić binge watching bezcukrowy i pooglądać nasze Q&A, tam jest też cała seria bezcukrowych okruszków biznesowych, która jest bardzo dobra i jeszcze tam są nasze szkolenia merytoryczne, więc zapraszamy. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia za tydzień, jak w każdą środę o godzinie 19:30. Kończę Instagram, najpierw Facebooki.